Czy widzicie Państwo wizerunek naszego dzisiejszego bohatera, Janusza Kondratowicza? A czy za perkusją zasiadł już maestro Marek Stach? Zanim przedstawię drugiego członka naszej drużyny, taka smutna wiadomość. Miał być z nami Leszek Bończuk. No niestety nie ma go. Ale mam nadzieję, że zarówno Janusz, jak i Leszek gdzieś tam siedzą sobie wysoko na chmurce i patrzą i cieszą się, że smak trwa dalej. A czy przy basie już zasiadł Jerzy Stelmaszczuk? A więc zaczynamy. Zaczynamy. Skoro Janusz Kondratowicz to smak, a skoro smak to warsztaty. Proszę Państwa, warsztaty. Co to są warsztaty? Proszę pomyśleć. No nic, rozśpiewanie, emisja. Ani Krzysztof Hering, ani Janusz Kondratowicz, mimo że czy to w Myśli Bożu, czy w Opolu, przed Festiwalem Polskiej Piosenki, zawsze prowadzili rozśpiewanie. Mieciu, a może to prowadziłbyś koncert? Dobry pomysł. No, świetnie, rzeczywiście, ale o Januszu Kondratowiczu, poloniście, dziennikarzu, może mówić tylko jakiś erudyta. Arcymistrz Mowy Polskiej. Wiecie kto? Najwybitniejszy polski dziennikarz i recenzent muzyczny. Gwiazda Polskiego Radia. Wielokrotny szef zarówno trójki, jak i jedynki. Twórca kultowych programów i wydarzeń kulturalnych. Tak, człowiek, który jak sam mawia, nie wierzy w życie pozaradiowe. Chodząca encyklopedia polskiej, nie tylko muzyki filmowej. Zdobywca złotego mikrofonu, niezmiernie przystojny. O charyzmatycznym głosie, kto? Mateusz Sztopkę! Słuchajcie, bo tak wstępnie ugotowaliście mnie kompletnie. Ja już wszystko zapomniałem, nic nie pamiętam. Nigdy w życiu jeszcze nie byłem przez nikogo tak przywitany. Wiem, że jest jakaś telewizja. Mam nadzieję, że kiedyś to zobaczy moja żona i będzie równie ze mnie dumna, jak teraz z was wszystkich. Także ogromnie jest miło mi. Witam wszystkich Państwa. Jestem wzruszony, że mogę być w legendarnym Myśli Bożu. Miejscu, w którym tylu wspaniałych artystów występowało, uczyło się, przeżywało świat na nowo. Jest mi miło, chciałem bardzo podziękować. To jest koncert poświęcony Januszowi. Janusz był autorem słów nieprawdopodobnych związanych z piosenką. Był mistrzem, można by powiedzieć, z niemiecka szlagwortu. A więc pewnej takiej frazy, która rozpoczynała najczęściej albo była w refrenie piosenki i która tak wciskała się w naszą pamięć i była tak melodyjna, że stawała się od razu wielkim przebojem. Ja się przygotowałem i mam tu dla was, dziewczyny, kilkanaście słynnych szlagwortów właśnie Janusza. I pomyślałem sobie, że sprawdzimy, czy rzeczywiście tak jest. Proponuję same tytuły, które powtórzycie, powiedzmy sobie, dwa razy i zobaczymy, czy publiczność podchwyci. Zaczynam. 13. 13. 13. No,
wspaniale. Tak, Pupisz też śpiewa dalej, a nam chodzi tylko o tytuły. Kasia Sobczyk. Co dalej? Nie wrócą te lata, nie wrócą te lata. Irena Jarocka. Dwadzieścia lat, a może nie. Świat z nami. Sam śpiewam dalej, a miałem tylko mówić, że to Jacek Lew. Tak jest. Tyle słońca w całym mieście. Tyle słońca w całym mieście. Anna Janka. O, popatrz. Powiedz stary, gdzieś ty był. Powiedz stary, gdzieś ty był. Ileś soli zjadł. No oczywiście czerwone gitary. Zielone wzgórza nad Soliną. Zielone wzgórza nad Soliną. Wojtek Głosowski. Zakochani są wśród nas. Zakochani są wśród nas. Zaopiekujcie się nami, zespół Rezerwa, wszystko się zgadza. No. 10 w skali Beauforta. 10 w skali Beauforta. 10 w skali Beauforta. Krzysztof Klęczon, 3 korony. No wspaniale, znacie wszystkie teksty, jestem zachwycona. Słuchajcie, w ogóle można powiedzieć, że jesteście kontratolowiczami. I że jesteście wspaniale wykształceni i ukształtowani, ale mówimy tylko właściwie tu o samych słowach, ale ktoś mu musiał pomóc, aby te piosenki stały się tak bardzo melodyjne i te słowa tak bardzo pofrunęły w świat. Ktoś, kto wielokrotnie mu towarzyszył, akompaniował, ktoś, kto przygotował cały dzisiejszy koncert, wybrał piosenki i je zaaranżował. Przy fortepianie, przed Państwem, profesor, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie na Okulniku. Muzyczna opoka wielu pokoleń, aktorów i wokalistów. Współtwórca myśliborskiego smaku. Kochany zarówno przez młodych, jak i zasłużonych artystów. Opiekun, powiernik i nauczyciel o głębokim sercu i przenikliwym uśmiechu. A przede wszystkim wielki i wierny przyjaciel bohatera naszego koncertu, Janusza Kondratowicza. Panie i panowie, maestro Krzysztof Hej! Krzysztof podchodzi do mikrofonu, bierze mikrofon do ręki, już coś majstruje przed nim, ale mam nadzieję, że on będzie za chwilę naprawdę działał. Może nie, może i już jest z nami. Proszę Państwa, witam Państwa i jestem wzruszony tak pięknym powitaniem mnie i chciałbym powiedzieć, że jeżeli jak jestem wzruszony, to oczywiście gram. No więc jak gram, no to chyba gram. Aha, proszę Państwa, może tak zrobimy, że zanim jednak zagram, bo wiem, że Państwo mają teksty piosenek. I tutaj chciałem tylko spytać, czy była już, czy było przez moje uczennice przygotowane. Czy byliście Państwo przygotowani przez rozśpiewanie? Tak. No to wspaniale. To myślę, że czas będzie zacząć.
tak, proszę Państwa, będzie to wiązanka samych hitów Janusza Kondratowicza. Coś mi się... Oczywiście liczymy na Państwa pomoc. Płoną góry, płoną lasy w przedwieczornej mgle, stromym zboczem dnia słońce toczy się. Płoną góry, płoną lasy, lecz nie dla mnie już brak mi listów twych.
Państwa, te piosenki naprawdę same się śpiewają. Kiedyś to tylko 5 z 1000, może z więcej, utworów i no, jednocześnie wielkich szlagierów. Kiedyś Mariana Hemera, jeszcze przed wojną, zapytano, jak się pisze przeboje. On powiedział bardzo takie fajne zdanie o piosence właśnie, że piosenka wcale nie musi mieć jakiegoś historycznego, szekspirowskiego tekstu. Piosenka wcale nie musi mieć jakiejś melodii, która porwie cały świat. Nie musi być tak zharmonizowana, żeby mógł tylko najwybitniejszy kompozytor zrozumieć to, co autorzy mieli na myśli. Ale połączenie słowa z muzyką i z wykonaniem to jest ta magia, dzięki której piosenka może stać się przebojem. Myślę, że Janusz i kompozytorzy, których wybierał, dokonali tego cudownego połączenia i te piosenki, mimo że powstały czasami bardzo wiele lat temu, są do dziś aktualne i ważne i śpiewane. Jeśli już mówimy o kompozytorach, to chciałbym przejść w tej chwili do Krzysztofa. Krzysztof, ty wybrałeś wszystkie utwory. Powiesz jedno zdanie, dlaczego wybrałeś takie, a nie inne i gdzie miałeś trudność? Tak, bardzo trudno było wybrać. Oczywiście utwory starałem się wybrać takie, które na pewno będą znane publiczności, ale przede wszystkim również te o bardzo dużej wartości. Spotykaliście się tu, myśli Bożu, a jednocześnie właściwie świat do was należał. Tak sobie pomyślałem, że moglibyście się równie dobrze spotykać w Paryżu czy w Nowym Jorku, a wybieraliście właśnie to miejsce na spotkanie, na towarzyszenie innym artystom i na szlifowanie własnego repertuaru. No tak, dlatego że po prostu tutaj przyjeżdżają ludzie, którzy myślą czasami inaczej, ale wszyscy myślą po prostu nad tym, jak stworzyć piosenkę, jak po prostu ją interpretować i chcieli się po prostu tutaj douczyć. A to jest bardzo ważne też, żeby wszyscy wiedzieli, prawda, jak ją stworzyć, żeby była dobra, tak jak na przykład Janusza. Słuchaj, ale tak powiedziałeś delikatnie, że tu się spotykaliście, ale z drugiej strony pamiętajcie również o tym, że właśnie te spotkania w Myśli Bożu, te wasze, spowodowały zwrot w niektórych karierach artystycznych młodych ludzi. To właśnie tutaj przygotowywaliście ich do kolejnych działań już właśnie na wielkich estradach. Myślę o Polsce, przede wszystkim o Opolu i o Sopocie. No tak, po prostu my pracowaliśmy z Januszem właściwie przy wszystkich festiwalach, które były i przygotowywaliśmy właśnie tę młodzież do występów. Część ludzi była również i stąd właśnie, z Myśli Boża, ze Smaku, no a część z całej Polski i tak to się po prostu działa. I pomyśl sobie, że tyle się spotykaliście, tyle działaliście, ale razem wspólnej piosenki nie napisaliście. No może za często spotykaliśmy, więc nie było możliwości napisać po prostu piosenki. Po prostu jakoś ciągle mieliśmy ten zamiar. Dziękujemy Ci bardzo. Jest takie zdjęcie. Krzysztof Henik, Polska. Proszę Państwa, jest takie zdjęcie, które stało się kanwą i dzisiejszego spotkania i scenariusza Justyna Holm właśnie napisała na podstawie tego zdjęcia. Ono chyba się już pojawiło w Państwa. Ja mam zresztą to u siebie. Tak więc, dziewczyny, opowiadaj się o tym zdjęciu, bo jest niesamowite. Widzą Państwo to zdjęcie, prawda? Taka grupa młodych, fajnych ludzi, tam stała i duża. Proszę Państwa, to jest Lubliniec, to są warsztaty w Lublińcu. Gdzie też? Gdzie się jeździłeś? Pierwszy rok. I proszę sobie wyobrazić tak, taki facet stoi w kraciastej koszuli z lewej strony, a obok niego stoi Krzysztof Hering w towarzystwie oczywiście Janusza Kondratowicza. Oczywiście są to nasi pedagodzy. A dolny rząd z lewej strony w kapelusiku Lech Terpiłowski, znakomity krytyk muzyczny. A tuż wyżej za nim Janusz Koman, kompozytor wielu, wielu przebojów, między innymi Beata zaśpiewa później jego piosenkę. No proszę, jakie sławy. A jak już sławy, to w środkowym rzędzie stoi takich dwóch przystojniaków,
jeden obok drugiego. Jeszcze nikomu wtedy nieznanych. Mamy Marka Piekarczyka z prawej i z lewej. Zamachowski, no tak. To jest, słuchajcie dziewczyny, to jest Zbyszek Zamachowski. Ja widzę, że na tym zdjęciu jest przede wszystkim bardzo zimno, bo wszyscy są piekielnie ciepło ubrani, ale są również dwie dziewczyny, które powitały Państwa tą rozgrzewką, ale tu jest bardzo ciepło. Słuchajcie, nie wypowiadam Wam, dobrze, że dokładnie nie podałyście daty tego zdjęcia, więc Wam nie wypowiadam, ale byłyście wtedy w szkole muzycznej, takiej najbardziej ekskluzywnej warszawskiej szkole muzycznej, tak zwanej nabednarskiej. I poczekaj, bo tu jesteś po prawej stronie, włosy cherubina, tak, to chyba ta piękna dziewczyna w pierwszym rzędzie, po lewej stronie, w kożuszku właśnie, z jasnym obszyciem, to jedna z wokalistek świetnego zespołu Afonia, prowadzonego przez Krzysztofa. No to słuchajcie, musicie wytłumaczyć się. No właśnie, Afonia. W tej Afonii śpiewała Wanda, która potem została żoną Krzysztofa, śpiewałam ja. I jeszcze jedna piękna brunetka, która potem została żoną Janusza Kondratowicza. Witamy bardzo serdecznie. Dziś rzędzie pierwszy. Jak widać, warsztaty łączą ludzi. Słuchaj, Wanda, a ty zastanów się, dlatego że pomyślałem sobie, że tak łączą tych ludzi i to wszystko rzeczywiście tak cudownie działa, ale czy twój przyszły mąż powiedział ci, że życie z artystą, a w ogóle życie dwóch artystów w jednej rodzinie, to jest niewykonalne, niemożliwe, a jednak w waszym wypadku bardzo szczęśliwe? Powiem tak, jakoś wytrwaliśmy. Może dlatego, że ja oprócz tego, że jestem muzykiem, to miałam jeszcze drugi zawód, to znaczy mam. Byłam przez wiele lat dziennikarką telewizyjną i jakby ta odskocznia dawała nam troszeczkę takiego luzu między nami. Czymś innym troszeczkę się zajmowałam też. Ale chciałam powiedzieć jedno jeszcze. Wrócę do Janusza, że Janusz, ja bardzo dziękuję Januszowi za to, że wszystkich nas, którzy jeździliśmy do Lublińca i na inne warsztaty, wpoił nas miłość do dobrej piosenki. Piosenki z pięknym tekstem, ze wspaniałą muzyką. I teraz, kiedy ja również jestem nauczycielem wokalnym, tak, swoim uczniom również wpajam tę zasadę, że dobierajcie piosenki piękne, dobre. Na tych Janusza można się uczyć. Słuchajcie, można powiedzieć, że nie dobierajcie utwory piękne i dobierajcie się również pięknie. Czy ta osoba czarna, króciutka, tak, to Ania Gmitczuk wtedy. Wokalistka zespołu Afonia razem z tobą. Wokalistka zespołu Afonia, tak. No ale potem żona Janusza Kondratowicza. Jest z nami. Anna, witamy Ciebie bardzo serdecznie. Jesteśmy wzruszeni, że jesteś dzisiaj z nami, że jesteś na naszym koncercie. Dyrektor, znałem się, mówi, że to jest przechodnik wiatr, że one na pewno tobie zostaną, nie tylko w pamięci, i że one będą tu stały. Bukiet białych róż, Anna, tylko dla ciebie. Kilka słów, kilka marzeń ze swych snów, romantyczni za
zagubieni między nami. Pośród spadających gwiazd on ją na pierwszy raz tak po prostu bez pamięci zakochani. Jeszcze szczęścia swego ukryć nie umieją, tego szczęścia, które odnaleźli dziś. Jeszcze wierzą, jeszcze łudzą się nadzieją, że to prawda, że tak zawsze musi być. Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz, romantyczni, nie dzisiejsi, nie modni. Zakochani kilka dni, zakochani tak jak my, ale szczęścia się możemy uczyć od nich. Zakochani podnoszą ręce do góry. Znają tylko kilka słów, kilka marzeń ze swych snów, romantyczni, zagubieni między nami. Pośród spadających gwiazd on ją na pierwszy raz tak po prostu bez pamięci zakochani. Jeszcze szczęścia swego ukryć nie umieją, tego szczęścia, które odnaleźli dziś. Jeszcze wierzą, jeszcze łudzą się nadzieją, są wśród nas. Śpiewała Panda Heli, piosenka, którą napisał wspólnie z Jerzym Dudusiem Matuszkiewiczem. Z Dudusiem pisał bardzo wiele piosenek. Ten swingowy charakter utworu przypomina, że Duduś był kompozytorem, ale wszystkim był muzykiem jazzowym. Zakładał w Polsce pierwszy powojenny zespół swingowy. Nazywali się Melomanie, a potem rozpoczął karierę piosenkarską, pisał wiele utworów, a później zaczął pisać muzykę filmową. I właściwie od tego się zaczął jego wielki sukces trwający do dziś. Ale my jesteśmy dzisiaj przy Januszu Kondratowiczu i ja muszę Państwu opowiedzieć króciutką historię jego życia. Urodził się w czasie wojny w 1940 roku, 20 lipca, na warszawskiej Pradze. Dla osób, które nie znają Warszawy, przypominam, że Praga to jest taka troszeczkę mniej ekskluzywna część Warszawy. Natomiast dorastał w najbardziej ekskluzywnej części Warszawy, a więc na Mokotowie, gdzie był uczniem ekskluzywnego liceum imienia Rejtana. Kondratowicz ma swoją ulicę w Warszawie. Co prawda nie Janusz, ale jego pradziadek, zresztą przyjaciel Adama Mickiewicza, to jest Ludwik Kondratowicz. Ten Ludwik Kondratowicz też ma tę swoją ulicę troszeczkę nie wprost, dlatego że on używał pseudonimu Syrokomla i właśnie pod taką nazwą jest ta ulica w Warszawie. O tym zresztą dowiedział się nie z domu, ale ze szkoły, gdzie spotkał wielu genialnych polonistów, ale także miał sportową duszę. Nie był jakimś przesadnie wysokim facetem, ale był bardzo muskularny, silny, miał refleks. To spowodowało, że ten chłopak z Pragi postanowił zostać albo bokserem, albo piłkarzem. Wybrał właściwie obie te dyscypliny, ale to piłkarstwo było ważniejsze, gdyż grał w reprezentacji Rejtana, a później na studiach na polonistyce i na dziennikarstwie w reprezentacji Uniwersytetu Warszawskiego. Dla szczegółu podam, że grał w lewej pomocy. Natomiast później w klubie Spójnia
Występ również zawodowo jeździł na rowerze. W 1957 roku w małym wyścigu pokoju zajął drugie miejsce, a więc robił właściwie wtedy konkurencję samemu Królakowi. I tutaj mam napisany aplauz publiczności. No to taki sportowy rys jego dzieciństwa i wczesnej młodości, ale później ważna jest polonistyka, ważne jest dziennikarstwo, ważna jest poezja, spotkania z poetami i później od 60 roku jest już w Zaiksie i tam naprawdę spotyka wszystkich najważniejszych, nie tylko dla polskiej piosenki, ale w ogóle twórców słowa. Wprowadza go Stanisław Ryszard Dobrowolski, a pierwsze spotkanie to było z Władysławem Broniewskim. Tam podobno zresztą była pierwsza wódka. I tak się to wszystko rozpoczęło. Słuchajcie, nie chcę dalej opowiadać szczegółów, ale potem zaczęła się również piosenka. Pisał wiersze, pisał fraszki, pisał sprawy związane nie z muzyką, ale zauważył, podobnie jak kilka lat później Leonard Cohen, że w poezji ważna jest melodia i czasami te melodie trudno znaleźć w samym tekście, że czasami trzeba naprawdę dorzucić melodię i dzięki temu powstały piosenki, poezja, która jest dla nas tak bardzo ważna. I to by były taki rzut na jego twórczość. A teraz oddaję głos jednej z osób, która niestety nie mogła przyjechać, a była ważna dla Janusza i on był dla niej ważny. To jest Marek Piekarczyk, on dzisiaj nagrywa swój program telewizyjny, wybrał znowu telewizję, a nie nasz. Trudno. Witam Was. Z Januszem Kondratowiczem spotkałem się pierwszy raz w Myślicu na warsztatach wokalnych. To było w 1981 roku. Już właściwie byłem dogadany z TSA, ale jeszcze nie graliśmy koncertów. Pamiętam, że przyniosłem Januszowi moje teksty jakieś do korekty, do poprawki, bo nawoływał, że możemy przyłazić do niego z takimi problemami. A on powiedział, to są świetne teksty, nie musisz nic poprawiać, jesteś dobrym tekściarzem, śpiewa i już. Później, już po 2000 roku, pytałem się go o materiały do mojej nowej płyty. Chciałem uczcić 50. rocznicę rock'n'rolla w Polsce i nagrać płytę Ślubo, którą zresztą nagrałem i zbierałem utwory. On powiedział, że mogę w każdej chwili wpadać do jego ogromnej biblioteki i płytoteki i przepisywać, nagrywać, korzystać z czego chcę. Dał mi całkowicie wolną rękę, nawet chciałbym dać krótce od mieszkania. Ale i tak nie miałem czasu, żeby tam siedzieć. Śpiewam jego najwcześniejsze nawet utwory, na przykład Nie zawrócę i mnóstwo innych. Bardzo żałuję, że nie mogę być z Wami teraz, myśli Boże. Wiem, że tam będzie Mietek Szcześniak, będzie śpiewał Biały Krzyż więcej. Jest, jest. Super. Jestem spokojny, świetne wykonanie. Nie wiem, czy to lepsze od mojego. Może następnym razem uda mi się do Was przyjechać, ale w tym roku niestety telewizja tak zajęła mi terminy, że nie miałem szansy żadnej. Pozdrawiam Was serdecznie, Marek Piekarczyk. To był Marek Piekarczyk. Marek Piekarczyk nie dał rękę. Tak, Janusz miał taką absolutną żyłkę rock'n'rollowca. Ta muzyka w nim grała i chociaż więcej jest przebojów lirycznych i takich dramatycznych, to ta nutka rockowa przebijała w całej jego twórczości, chociażby ten rezerwat i Zaopiekuj się mną, to również ja. Gdy zgubisz szczęście swe i
poznasz życia smak, zatęsknisz do rodzinnych stron i wrócisz tu, wrócisz, gdzie twój dom. Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg. Powrócisz tu, za siedmiu gór i rzek. Powrócisz tu, gdzie płonie słońce, wrzos i łuk, gdzie cię nie brzmi. Powrócisz tu, gdzie wierzby pośród pól. Powrócisz tu, gdzie klucze białych chmur. Powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd, by słuchać znów, jak wiosną śpiewa. Pod niebem wielkich gwiazd swój zgubisz ślad. Osiągniesz to, co chcesz za rok, za parę lat. Lecz gdy zdobędziesz wszystko już z dalekich stron, kiedyś wrócisz tu. Całego świata, rok 66, nagroda, a teraz już, Beata, ja zapowiedziałem twój utwór zatytułowany Mario, jak jesteś nocą, ale pomyślałem sobie, że zanim to zabrzmi, to żebyś przypomniała inny ich wielki przebój, który zresztą też został nagrodzony na festiwalach troszeczkę później, na samym początku lat 70. To był czas szaleństwa na retro i oni również napisali utwór w stylu retro, który się w ogóle nie starzeje jak całe retro. Beata i to był świat w zupełnie starym stylu. Shut up!
seansu starym iluzjonie to był świat. Zupełnie starym stylu to był świat. Za szyb automobil śmieszny świat. Wyścigi na dynasach ty i ja. I teraz twoje wspomnienia, jeśli pozwolisz, kilka zdań. Janusz był w pewnym momencie taką bardzo ważną osobą dla ciebie, dlatego że on ci towarzyszył podczas twojego debiutu opolskiego. Czy dobrze mówię? Tak, bardzo dobra. Dobrze. Janusz przede wszystkim był dla mnie dużym autorytetem, mentorem, takim ojcem chrzestnym, opiekunem, można powiedzieć. Bo zawsze tam, gdzie był Janusz, dostawałam jakąś nagrodę. Ale nie ze względu na kumoterstwo, absolutnie. Po prostu wydaje mi się, że cenił mnie, a ja oczywiście ceniłam bardzo jego twórczość, jego słowo. Także kochał artystów. Kochał przede wszystkim artystów zdolnych, pracowitych. Kochał kompozytorów, autorów tekstów. I może dlatego ja też wyszłam za mąż za kompozytora Marka Wychawskiego. Jestem mu ogromnie wdzięczna, bo to właśnie Janusz wprowadził Marka do ZAIKS-u, do Stowarzyszenia Autorów i Kompozytorów. Oprócz tego Janusz imponował mi szalenie swoją działalnością społeczną. Był dla mnie inspiracją. Janusz bardzo mocno działał w ZAIKS-ie, w różnych stowarzyszeniach. I dla mnie on był naprawdę ogromną inspiracją. I może dlatego i ja teraz przyjeżdżam chociażby tutaj do Myśliborza. Jestem jurorem i tylko łowię i patrzę, gdzie są młode, nowe, wspaniałe talenty. Beata Molak, Beata Molak, juror Beata Molak. Wspaniały Marku Wychowski, mężu, a więc kolejna miłość estradowa. I jeszcze jedna osoba, która również była przy debiucie, myślę tutaj przede wszystkim o Mietku. Mietek, zanim będę cię pytał o tą swoją historię z Januszem związaną, pozwól, że zaśpiewacie teraz ten duet. Ja wiem, że ty do śpiewania tam w tym utworze nie masz wiele, ale Alain Delon też przeszedł do historii muzyki rozrywkowej, nie śpiewając, tylko nucąc i mówiąc kilka słów. Ty też będziesz miał tutaj do powiedzenia: Mario, jaka jesteś nocą. Powiem mi, co powiesz, a jak to zaśpiewa Beata, to słuchaj. Tak zapowiedzieć może tylko Paweł Sztompkę.
Najpiękniejszych piosenek napisanych w całej historii polskiej muzyki romantycznej. A i nie przesadzam, bo jest z nami dzisiaj siostrzeniec Filip Siejka, siostrzeniec wspaniałego kompozytora. Chcieliśmy ci... Jest! Filip. Naprawdę, ten Piotr Figiel był niesamowity w tych swoich... Tak, to mów, poczekaj. Filip biega na scenę, jest uśmiechnięty. Siada przy konferansjerze. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Panią. Panowie muzycy wspaniale. Chciałem powiedzieć, że cudownie gracie te piosenki. Profesorze, piękne aranżacje. Mieczu, Mario. Moja mama ma na imię Maria, a mój wujek Piotr Figiel napisał te piosenki wiele lat temu. Nie ukrywam, że jestem mega wzruszony tym, jak to zaśpiewaliście teraz. No i cała masa jest wspólnych tutaj połączeń. Z większością Państwa na scenie, z wieloma osobami na widowni. Przez wiele lat współpracowałem, gdzieś tam się mijałem, widywałem. Trochę też jako dziecko na początku, ale no, w tej rodzinie muzycznej mój tata też muzyk, kompozytor, swego czasu napisał piosenkę Na pozór, którą śpiewał Bogusław Metz. Na pozór, na... Justynka Holm tutaj z tyłu podśpiewuje. Proszę Państwa, no bardzo, bardzo to piękne, że tak sobie słuchałem tej piosenki, myślałem, że 500 km stąd w Warszawie siedziało takich dwóch dżentelmenów, jak Piotr Figiel i Janusz Kondratowicz śpiewali. I czekali na policję, że przyjdzie w domu. Ta historia jest niesamowita. Dziękuję Ci za nią. Ja ją nagrałem. Nie mogę się doczekać. A właśnie, scena też. Nie mogę się doczekać, kiedy mojej mamie to pewnie jeszcze dzisiaj wieczorem powysyłam. I to są naprawdę piękne wspomnienia. I to jest niesamowite, że mimo tego, że niestety już nie ma tych ludzi wśród nas, to ta muzyka właśnie żyje. I w nowych wykonaniach. Pięknych, to jest wspaniałe, dla artysty to jest naprawdę wspaniałe. Za to jestem też wdzięczny, że ja też, ponieważ trochę tworzę, być może jak przyjdzie taki czas, że mnie nie będzie, no to może ludzie będą też słuchali jeszcze, a póki co żyjemy. I bardzo dziękuję, udanego wieczoru. Wzruszony Filip Siejka. Tak, słuchajcie, my do tej pory nie przywiązywaliśmy takiej ogromnej wagi do piosenki, ale ktoś kiedyś powiedział świetne zdanie, że piosenka to jest właściwie ścieżka dźwiękowa naszego życia. Coś w tym jest, kiedy słuchamy utworów sprzed lat, to coś nam się kojarzy, jakiś ślub, czasami jakieś spotkanie, jakaś prywatka, jakaś żona. No niesamowite rzeczy. Ale słuchajcie, ale jak tak już wspominamy wszystko, do żon włącznie, to ja pamiętam Mietek, pamiętam Beata, wasz debiut.
I ten utwór, nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywał, to Marek Bychawski napisał, Jacek Skubikowski napisał słowa, Jacek Skubikowski, tu ważny, nagroda, myśli Boże, jest przyznawana jego imienia, ale to się, to jakaś taka gra słów. Czyja szyja? I tak, i wyście to wyśpiewali i tak was właściwie poznałem. Mieczu, teraz właściwie powinieneś powiedzieć jedno słowo, ale żeby nie było tak bardzo wzruszające, bo czuję, że wszyscy zaraz będziemy płakali. Także Mieczu, mów. Cóż mogę powiedzieć? No, tylko niektórzy z nas są tak powszechni i serdecznie wspominani, jak Jacek Skubikowski czy Janusz Kondratowicz. To piękne, że mamy taką zdolność i chęć. Bardzo, bardzo to miłe i serdeczne, że Państwo tutaj wpadli na taki pomysł, żeby wspominać i oddać hołd ludziom, którzy dali nam takie piękne przeboje, bo z piosenką żyje się często sam na sam. Kiedy się nie słucha, można pogadać z każdym zdaniem autora, który ją wymyśla nie tylko dla siebie, ale też po to, żeby skrócić tę odległość z głowy do serca i odwrotnie. Sam na sam, ale czasami cała sala śpiewa z nami. I to także to jest na jedno i na drugie. A z tobą ta cała sala śpiewała, ten festiwal wygrałeś mając ile lat? W 85 roku to byłeś umierasz. Nie, już 20 lat miałem. Straszliwy. A miałeś 20 lat, nie? Mogłeś się zamawiać piwo w barze. Przepraszam? Nie, czy byłeś na tyle dorosły, że już jak gdyby no, działałeś w branży muzycznej, tak? Nie miałem wyjścia. Ale ten utwór, który śpiewałeś, a który dostałeś, był bardzo taki nie tyle smutny, ale poważny. Przyszli o zmroku. Zaangażowany bardzo. Nie Janusza, ale dziś wybraliśmy ci z Januszowego repertuaru coś równie wzruszającego, a nawet w pewnym momencie uznawany był ten, podobnie jak Powrócisz tu, za taki utwór no, narodowo-wyzwoleńczy wręcz. Biały Krzyż. Pamiętam jak ten utwór, tak, i jaki był finał, że w finale tej piosenki, nie wiem jak to jest, wy teraz ją aranżujecie, ale jak czerwone gitary ją śpiewały na jakimś Opolu, to kończyło się, że jakiś chór podśpiewał na końcu ta da 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 da. Ale ten Biały Krzyż gdzieś zapadł nam w pamięci. Czy moglibyście teraz go zaśpiewać, bo to jest też kawałek historii Janusza i kolejnego wielkiego kompozytora. Ja współpracującego. Zupełnie przypadkowo przygotowaliśmy. Krzysztof Pęczan, muzyka. Tylko w pobiały krzyż
żegnam i wieczorny mrok. Ojciec Krzysztofa Klęczona był, dziś byśmy powiedzieli, żołnierzem wyklętym. Nie po wojnie walczył z nowym systemem. Między innymi ukrywał się gdzieś koło Szczecina, o ile dobrze pamiętam tę historię. Tak więc no, można powiedzieć prawda czasu, prawda piosenki. I jeszcze jedno zdanie o Klęczonie. Pojechał do Ameryki, wydawało się, że to będzie taka ziemia obiecana. Tą ziemią obiecaną Ameryka się dla niego nie stała i między innymi te piosenki, które napisał wspólnie z Januszem Kondratowiczem, pozwoliły, abyśmy dziś pamiętali również o nim. Jak wróciliśmy już do spraw takich ważnych piosenek pokoleniowych, to u naszego bohatera było dosyć dużo takich zwrotów akcji. Z jednej strony taka myśl rock'n'rollowa, z drugiej strony te właśnie piosenki, które przede wszystkim przypominamy, a więc bardzo romantyczne, takie no, pełne uduchowienia, ale miał w sobie taką historię, aby również trzymać bardzo rękę na pulsie nad współczesną piosenką. I teraz właśnie pomyśleliśmy o utworze Kwiaty we włosach. Tak, hipisowska opowieść, którą w sposób wspaniały właśnie napisał Janusz Kondratowicz. Czy ja mógłbym, wiem, że jest Emol z nami. Emolu, chodź tutaj do nas. Jest, pan dyrektor. Andrzej Emol Kowalczyk. Andrzej, zanim zaczniesz śpiewać, wszyscy wspominamy, więc powiedz jedno zdanie. Przejąłeś funkcję dyrektora festiwalu, a więc jesteś związany już z Myśli Bożem na dobre i na złe. Dobry wieczór, kochani. Witam serdecznie. Znaczy, jedno zdanie o Januszu. To ja nie wiem, czy jestem w stanie w tak krótkim czasie opowiedzieć, jak wiele Janusz dla mnie zrobił. Ja pierwszy raz przyjechałem na smak do Myśli Boża w wieku chyba 17 lat. Nie, na pewno 17, tak? 17 lat.
I byłem w grupie u pani Jadwigi Has, również nieżyjącej Janusza, i Lecha Nowickiego. A potem, ja w ogóle w konkursach tutaj nie za długo występowałem, bo dość wcześnie przeszedłem na tak zwane zawodostwo, ale potem byłem dwa razy w grupie właśnie Janusza Kondratowicza i Krzysia Haringa. Brawa, proszę państwa. I w zasadzie oprócz dużej kultury, takiej osobistej w kontakcie z młodymi wykonawcami, zawsze mi to imponowało, że pomimo jednak doświadczeń, niespecjalnie mieli takie coś, żeby się do nich nie zbliżać. To było fajne. I to w zasadzie taka grupa była warsztatowa, którą staram się przenosić już dzisiaj, będąc konsultantem. Mam z tyłu głowy po prostu, jak oni te warsztaty prowadzili, na ile byli przychylni, na ile byli motywujący. I Januszowi i Krzysztofowi chciałbym bardzo za te doświadczenia podziękować. To jest coś takiego, proszę państwa, troszkę jestem w niezręcznej sytuacji, bo miało być tak fajnie, a wyjdzie jak zwykle. To znaczy tak, no, supporty cudowne, ludzie świetnie śpiewają, świetnie wyglądają, no na mnie nie możecie państwo liczyć. Ktoś ewidentnie Poniedzielskiego mistrzostwo pisania scenariuszy. No jak życie, no. Raz jest fajnie, raz jest niefajnie, raz pięknie, a potem ja. No. Także nie mówmy o śpiewaniu. Postaram się państwu wykonać piosenkę, którą mi zadano. I tak zrobię. Wybaczcie, z góry wybaczcie. Proszę. Serdecznie dziękuję. Dyrektor Andrzej Malkowalczyk. Debiutował, miał 17 lat, a jest również Andrzej. Dziękujemy ci również za hymn, którego jesteś autorem. Hymn zatytułowany Nie mogę bez, tak? Nie mogę bez myśli Boże. Taki jest podstawowy... Prawda jest taka, napisałem tę piosenkę z Markiem Sochackim, to znaczy ja napisałem
pierwszą zwrotkę i refren, bo się bawiłem trochę słowem miastami. I potem w internacie, bo kiedyś tam się odbywały imprezy. O Jezu! Dokończyliśmy tę piosenkę. Potem ją nagraliśmy 30 lat temu. I w tym roku, ponieważ technika pozwoliła na to, aby wyciągnąć głosy niestety już nieżyjących wykonawców piosenki, jeszcze raz nagrałem to. Zaprosiłem i Krysię Pańko, i Marka Piekarczyka, i Zbyszka Zamachowskiego. Znaczy wielu ludzi, którzy związani jakby ze smakiem również są. Także... Dziękujemy Ci za tym, za Twoją obecność. I proponuję, abyśmy wspólnie obejrzeli fragment filmu. To jest rok 1992, bagatela, 31 lat temu. To tylko fragment. Fragment tej historii. Prosimy o film. Do małego miasteczka, rzuconego gdzieś między Szczecinem i Gorzowem, co roku przyjeżdżają młodzi autorzy, kompozytorzy, artyści, którzy sami śpiewają swoje piosenki, ballady, wiersze oprawione muzyką. Ja przyznam się, że jestem tu już 12 raz. Miałem dwie absencje i bardzo tego żałuję. Bo przyjeżdżam tutaj nie tylko po to, żeby jurorować, prowadzić warsztaty z tymi młodymi ludźmi, ale także, żeby się czegoś nauczyć. W tym roku poziom był szczególnie wysoki. Dlatego po raz pierwszy w historii tej imprezy nie było nagród regulaminowych. Zerwaliśmy z tym regulaminem pierwsza, druga, trzecia nagroda i inne. Po prostu przyznaliśmy pięć głównych, równorzędnych nagród artystom młodym jeszcze, ale już mającym zaczątki osobowości. Tak się zdarzyło po raz pierwszy, ja się z tego bardzo cieszę. Jurorzy ogromnie się kłócili. W końcu to było wyjście takie salomonowe. Po prostu stylistyki prezentowane w koncertach, na warsztatach były tak różne, a jednocześnie tak ciekawe, że innego wyjścia być chyba nie mogło. Proszę Państwa, poprosił mnie wcześniej na próbie, żebym powiedział coś o Januszu, dwa, trzy słowa, ale najpierw chciałem powiedzieć o tym gościu, tu jest jego zdjęcie, o Leszku. On szedł na dół, bo plan był taki, że obok mnie będzie siedział Leszek Bończuk i miał pierwsze pytanie do Leszka Bończuka. Leszek tu miał wcześniej zresztą przyjechać, ale jak Państwo wiedzą, Pan Bóg go kilkakrotnie, bo chorobą ciężko zapraszał do siebie, on skorzystał z tego zaproszenia, nie ma go wśród nas. Dlatego proponuję, że przejdę do drugiego mojego przyjaciela, do Janusza Kondratowicza, któremu bardzo dużo zawdzięczam. Zawdzięczam to, że wciągnął mnie i do Zaiksu, że on wiele lat pełnił tam funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, bardzo ważną funkcję. I po nim ja ją dziedziczyłem i to też jest jego zasługa. Zmusił mnie do pisania piosenek, to jest gorsza sprawa. Gdyż nie przepadam za tym, po trzykrotnie wygrałem taki konkurs na piosenkę w Opolu, ale przewodniczący był Janusz Kondratowicz, dlatego wygrywałem. I przestałem pisać, bo to nie miało sensu, w tych festiwali było potem tak dużo. I przeszedłem raczej na reżyserię. I wtedy uruchomiłem Janusza, bo Janusz nie był gwiazdą, Janusz był człowiekiem cienia. On był wolał siedzieć z boku, no nie jak Jonasz Kofta, Agnieszka Osiecka czy Wojtek Młynarski, nie brylowali na estradzie. Janusz był mądry, nie lubił się wygłupiać. Wolał usiąść i tak popatrzeć, przykrzywić głowę i mówił, no fajnie. Proszę Państwa, Janusz kochał porównania. Jeżeli spotykał się z kimś, z młodymi ludźmi, to uczył ich porównań. Mówił, czasem nie trzeba powiedzieć wprost. Porównaj do ptaka, do pogody, do rośliny, do róży, do kwiatu, do zapachu. I tego się też od niego ja uczyłem. Po drugie, Janusz jak komuś zaufał, był bardzo lojalny. Tak było, Krzysiu, nie? Był to wierny przyjaciel. Czy mieliśmy jakieś problemy, kto nie miał, a czy mieliśmy kłopoty, Janusz zawsze służył pomocą. Spędzałem z Januszem wiele czasu, prawda, Aniu, i w Sopocie, i gdzie indziej. I brałem z niego tą dojrzałą mądrość. Mądrość poety, którego nam dzisiaj tak bardzo brakuje.
Tyle skończę, bo się popłaczę. Masz Mieciu. Jerzy Krzyśku, pragnę Ci podziękować za te słowa, za ten film, za to wspomnienie właściwie o dwóch Leszkach i o nazwę Smak, bo jesteś autorem tytułu, nazwy festiwalu. Właściwie się tak zrobiło wzruszająco, bo właściwie powinniśmy powiedzieć, że upamiętniłeś na taśmie filmowej festiwal, przynajmniej króciutki jego fragment. Przypominamy książkę Leszka o smaku z wywiadami wszystkich wspaniałych, którzy przyjeżdżali. I Beata, zaśpiewasz taką piosenkę Ostatni kadr, bo ona chyba będzie bardzo dobrze teraz pasowała do tej opowieści, wspomnień o tym życiu, które było. Janusz Koman skomponował tę muzykę, tekst napisał oczywiście Janusz. Gracias.
Janusz Komand skomponował ten utwór na zdjęciu, które Państwu cały czas pokazujemy, które stało się kanwą w ogóle dzisiejszego spotkania. Janusz, taki młody chłopak w ostatnim rzędzie, trochę zziębnięty, ale taki był wtedy klimat. Ostatni kadr. I przechodzimy do kolejnego wielkiego kompozytora, z którym współpracował Janusz Kondratowicz, to Janusz Kukulski. To Jarosław Kukulski, który napisał genialnych kilkadziesiąt melodii. Wśród nich były te, które napisał do słów Janusza. Ponieważ taka jest zasada, że staramy się, aby po takich bardzo mocnych utworach były troszeczkę lżejsze, może bardziej nawet przebojowe, to wybieramy z tej wspólnej ich przyjaźni i wspólnej pracy taki przebojowy. A dla Anny Jantar, dla żony, to był utwór Radość Najpiękniejszy. Wanda się uśmiecha, Wanda będzie dzisiaj śpiewała, przypominała ten utwór. To co mam, to serce,
Pan Zachary, radość najpiękniejszych lat. To była połowa lat 70. Płyta z tą piosenką została wydana w 1977 roku. Zawsze gdzieś czeka ktoś, tak był zatytułowany ten album. Album, który w 77 roku został wydany, a więc na 3 lata przed śmiercią Anny Janter. Zginęła w wypadku lotniczym przy lotnisku Okęcie, wracając z Ameryki. I tak myślę, że ta Ameryka dla polskich artystów, dla muzyków nie była do końca szczęśliwa, bo te losy się jakoś tak wszystkie komplikują, między innymi i z tej strony. I pomyślałem sobie, że później powstała taka piosenka, którą napisał jej przyjaciel, właśnie Janusz, do słów jej męża, a więc Jarosława Kukulskiego, Anna już nie mieszka tu, którą śpiewała Halina Frackowiak. Ja wiem, że Halina jest z nami, ona tutaj nie jest z nami, ale jest w kulisie, patrzy na konferansjera i się pyta, czy ma wyjść. Zdecydowanie. Panie i panowie, pani Frackowiak. Ja się już tutaj zasiedziałam od wczoraj. Mam coś mówić, mam coś śpiewać. Jaka ty decydujesz, rzecz? Ty decydujesz, ja tak. A. No cóż, Janusz. Janusz to mój przyjaciel. Janusz to bardzo wrażliwa osoba. Niezwykle utalentowana i umiejąca dzielić się w bardzo różnorodny sposób sobą, swoim talentem. Dzielił się swoim domem razem z Anią, swoją małżonką. Janusz był sam jak dom, otwarty dom. Jego wrażliwość była nie tylko na poezję, na ludzi, na przyjaciół. Był w ogóle duchowy, bardzo duchowo rozwinięty. Zaśpiewałam kiedyś też jego piosenkę taką. Ty, który wszystko wiesz. Natomiast Janusz napisał, ja go poznałam koniec lat 60. Jeszcze przed 70. I on nie wypuszczał, że tak powiem, z ramion swoich przyjaciół. Zawsze był wtedy, kiedy był bardzo niezastąpiony. Bo ja nie wierzę w coś takiego, jak to, że ludzie są zastąpieni. Ludzie są niezastąpieni. Taki był właśnie Janusz. Zawsze był wtedy, kiedy zostałam sama z jakimś troską, problemem. W domu miał koty. On sam był jak kot. Ciepły. Janusz, ja jego poznałam najpierw. Potem poznałam Anię Jantar, którą poznałam na festiwalu polskiej piosenki w Opolu. Wcale nie w Poznaniu, choć tam obie mieszkałyśmy od dzieciństwa. Zaprzyjaźniłam się z nią od razu i ta przyjaźń trwała do ostatniego dnia, kiedy czekałam na nią, ale niestety już nie wróciła. No a nie mogłam dużo mówić, ale to, co takie było charakterystyczne dla naszych spotkań, to duży stół. Zawsze siadałyśmy przy stole. Przy stole najlepiej się rozmawiało, wcale nie na kanapie siedząc, tylko właśnie przy stole. Pamiętam stół w stodole, w
moim domu, w jej domu, w Ameryce, gdzie byłyśmy razem, występowałyśmy. Ania była prawdziwa. Nie wiem, czy można tak używać sobie tak po prostu takiego słowa, ale była naprawdę taka, jaka była w środku, taka była na zewnątrz. Moja wielka przyjaciółka. Gdy Ani zabrakło, Jarek Kukulski, który napisał razem z Januszem bardzo wiele piosenek dla mnie. Ale ta pierwsza to była właśnie po katastrofie lotniczej, w której zginęła Ania Janter. Anna już tu nie mieszka. Kiedyś środkiem dnia.
Tak, to tekst Janusza Kondratowicza, ale Janusz napisał dla mnie bardzo wiele piosenek. Bardzo wiele tekstów było do muzyki Jarka, ale nie tylko. Kiedyś nawet napisał do mojej muzyki słowa. To bardzo ważny utwór stał się, ponieważ jego tytuł Idę dalej stał się motto mojego życia. Nie tylko w piosence, tak w ogóle. I płyta nazywała się Idę, i programy telewizyjne, które moje recitale reżyserował niezastąpiony Krzysztof Bukowski. Idę. Nie śpiewałam tego 53 lata. Nie, 52 lata. I chyba nie zaśpiewam, ale może coś połączę. Nie wiem, mogę dać, choć niewiele mam już dziś. Coraz szybciej biegnie czas. Te dwie, zaznaczając dni, lecz podzielę się z tobą dziś tym, co mam. Tą nadzieją, którą niosę pod wiatr. Tą pamięcią, która musi wciąż żyć. Krzykiem ciszy, kołyszącym jak psalm. Każdą chwilę niecierpliwą. Idę, idę drogą zwykłych ludzkich spraw. Idę, ktoś się rodzi i umiera ktoś. Idę, życie pisze swój rachunek dnia. Idę, nie ominie mnie mój własny los. Idę, to jest droga, którą muszę przejść. Idę. Horyzontu nie dosięgnie wzrok. Idę, chociaż ciebie nie ma obok mnie. Idę. Idę dalej. Dalej, dalej. Dalej, dalej. Dalej. Wciąż. Dziękuję Januszowi za wszystko, także Ani, Jarkowi, Ani Jantar. Dobrze, że jesteście. I obiecuję, że następnym razem, jeśli tutaj przyjadę, to nauczę się tej piosenki i zaśpiewam. Dziękuję. Panie, czy możesz jeszcze tam zostać chwilkę? Chcielibyśmy jeszcze razem wspólnie z tobą coś zaśpiewać. Siądź tutaj z nami, dlatego że mam jeszcze przygotowany taki finał, jeśli można powiedzieć, wiązanka jeszcze jednych przebojów. I pomyśleliśmy sobie, że dołączysz do nas, dołączysz do Mietka, dołączysz do Beaty, dołączysz do Wanny. Możesz właśnie, Emol jest z nami, panie dyrektorze, prosimy do mikrofonu. I wybraliśmy, zaraz dam zaraz wam mój, ale chciałem tylko zapowiedzieć, że zaczynacie od Napiszę do ciebie z dalekiej podróży, Znasz na pamięć, później Beatlemania Story, jak w dym, potem Timpanali, Wszystko wiesz, Papierowy księżyc i później w finale W drodze do Fontainebleau, nie twoje, ale umiesz.
prawd i kłamstw, ale jest, ciągle jest. Thank you.
przyjaźń doznała tak, miała sens, miała smak, mistrzu drogi, tęsknimy, wierzę, Andrzej Emol Kowalczyk, Halina Frockowiak, Panna Heli, zespół muzyczny Emol, tak, podejdź tutaj, bliżej. Chcieliśmy podziękować również osobom, które wymyśliły ten koncept, są z nami zawsze. Pani Dorota Wolani. Dziękujemy burmistrzu, że jesteś. Piotr Sobolewski. Informacja dla wszystkich Państwa. Krzysztof, czy możesz do nas pod... Gdzieś jest tych godzin... O, jest. Krzysztof skończył 80 lat. Chcę mu zaśpiewać 100 lat. Nie wygląda. Krzysztof... No, aha, czyli od godziny ma dopiero 80 lat, więc z ostatniej chwili jest to wiadomość. Krzysztof jest zaskoczony. Mówi się o tym, że będą kwiaty. Tak, pani dyrektor właśnie wbiega w tej chwili na scenę. Publiczność zaczyna bić brawo. Pan burmistrz pomaga wejść pani dyrektor. Nie, pomaga trzymać kwiaty. Podchodzą do jubilata. Jubilat speszony. Speszony, ale nie jest. Pan burmistrz uścisnął dłoń, a wszyscy śpiewamy na melodię 100 lat, 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje. Po prostu naprawdę, no ile lat byłem tu w Myśliwozu, straszną ilość, można powiedzieć. No i naprawdę kocham to miasto, kocham Myśliwóz i kocham tę imprezę w ogóle. I dlatego znów się pojawiłem, no, po prostu. Także dziękuję bardzo za to wszystko. Mam nadzieję, że jeszcze może kiedyś tu grać. Świętem prawdziwym jest dzisiaj pamięć o Januszu Kondratowiczu. Dlatego też jeszcze raz zaśpiewamy ten tekst, który jest puentą właśnie tego koncertu. Drodze do domu.
Państwu ogromnie podziękować. Śpiewali Państwo wspaniale.